Jestem Kazek, ale mówią na mnie casual, bo zawsze tak się modnie ubieram. Witam. Widzę, no. No to ja jestem Józek, ale mówią na mnie usual, bo zazwyczaj spożywam. Czuję! No, sąsiad pod trzynastki? Tak jest. Naprawdę? Sąsiedzie, gratuluję psa. No niesamowity jest. No przed chwilą jeszcze patrzyłem, jak siedzi w oknie i warczy na przechodniów. A śmieszne są te buldogi, niesamowicie. No te zwały tu na szyi, ślina leci z pyska, nie? A Czepek ten sąsiad sam dla jaj założył, czy weterynarz kazał, co? A ja nie mam psa. Sąsiedzie, nie trzeba ukrywać. Mnie zwierzęta w ogóle nie przeszkadzają. O! Zresztą, jak sąsiad nie ma, jak znowu walczy, i szczeka, i walczy, i szczeka. Ale to jest wielkie bydle. Jak się wabi? Zofia. Czyli suka. Strasznie sąsiada przepraszam, no po prostu ja bez okularów prawie nic nie widzę, no nie poznałem małżonki. A nic nie szkodzi, na szczęście to nie żona, tylko teściowa. Teściowa? A? Kurde, to też niedobrze, sąsiad. Niedobrze, przecież teściowa to jest taka żona, tylko że w przyszłości. No tak, no. Zły sen, który się spełnił, no to. No, kurde, ja się boję, co będzie u mnie, sąsiad. Bo ja teściowa jest taka wielka, ale to taka wielka, że ostatnio taki jeden deweloper chciał ją od nas wydzierżawić pod budowę galerii handlowej. Naprawdę. Kurde, już wszystko było dopięte i co? Konserwator zabytków się nie zgodzi. Ej, sprawa padła, nie? No. Ale dobra, tam nie gadajmy o mnie, nie? Gadajmy o sąsiedzie, bo widzę, duża rodzina jest, teściowa jest, żona jest. Dzieci są? Tak. Nie. Dwójka bliźniaki. Nie. Dobra, nie. Bliźniaki? Tak. W jakim wieku? Młodszy 6, starszy 8. Jak młodszy, starszy? Bliźniaki? Żona długo rodziła. Trudna sprawa, no ale... W każdym razie, sąsiad, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, no to nie mogliście z rodziną lepiej trafić. Te? Tak, no można powiedzieć, że to nasze osiedle, ten nasz TBS-ik, to jest taki raj na ziemi. Aha. A powiedz, sąsiad, jak to w tym raju na ziemi wygląda sprawa z mediami? Mamy wolne media. Internet właściwie nie działa. Ale nie, ja pytam o inne media. Jakie? Na przykład prąd. Na prąd to mamy takie obejście. Wpinacie się na lewo? No jak na lewo, sąsiad? Przecież to by było nielegalne. O to jakie obejście? No, elektrownia przysyła rachunki, a nas to nie obchodzi. A gaz jest? No kurde, no pewnie, że jest gaz. I to z Łącka ciągniemy, proszę. Co to jest? No gaz. A nie, ja nie mogę pić. Co się stało? Ja mam syndrom JSNTMZZ. Rany boskie. Co to jest? JSNTMZZ. Jak się napije, to mnie żona zabije. A! To wiem, dużo osób to ma. Straszny syndrom. Ja całe szczęście nie, także zdróweczko. Nie o normalny gaz chodzi. Normalnego gazu nie mamy. Czemu? Bo niby gaz normalny, a ceny pojebane. No to jak? No to powiem ci, sąsiad, że jakaś rysa się już pojawiła na tym diamenciku. Sąsiad, wszystko ma swoje wady, tak? Wszystko ma swoje wady, ale poza takimi głupotami, no to nasze osiedle to jest piękne, zielone i ciche. Ciche? Tak. Ciche to raczej nie. Czemu? Bo pewnie w każdym TBS-ie cieniutkie ściany i wszystko słychać. O nie, sąsiad, nie. W naszym TBS-ie są grube ściany i nic nie słychać. Tak. Nie wierzysz mi? Nie. Całe szczęście mam na to świadka. No spokojnie, uno momento, spokojnie. Rysio! Spokojnie. Rysio! Co? Czy u nas w bloku są grube ściany? Grube jak A słychać sąsiadów, czy jest cichutko? Cichutko jak No i co? Kto to był? Ryszard, sąsiad z szóstego piętra. Bardzo porządny człowiek. Wiarygodny? Jak chuj? A sąsiad, słuchaj, bo ty jesteś taki tu obeznany, nie? Ja na wszystkim się to zna. Może ty wiesz, czemu ja mam w domu wyjście na balkon, a nie mam balkonu? Czekaj. Nie, sąsiad, nie, ty balkon masz. Tylko, że twój balkon aktualnie znajduje się na parterze. No bo był się urwał jakiś czas temu.
Pod człowiekiem? Tak. Jak pod człowiekiem? Nie! Pod krową! Zaraz, skąd krowa na balkonie? Poprzedni właściciel bardzo sobie cenił świeże mleczko. No i hodował sobie krówkę na balkonie. No, co? No i co z tą krową? Przeżyła? Niestety krowa nie przeżyła? Musieliśmy bidulkę pochować? Gdzie? W hamburgerach. Jezu, to była taka dobra krowa. Przepraszam cię, sąsiad, po prostu rozkleiłem się, ale byłem blisko dosyć z tą krową, bo... No, nie będę ci wszystkiego opowiadał, ale po prostu czasem wpadałem rano do niej na placki. Palce lizać, naprawdę. Sąsiad, no. Mam do ciebie jeszcze jedno takie pytanie. No pytaj, sąsiad, nie, ja jestem do twojej dyspozycji, pytaj. Powiedz mi, kochany, czemu moje mieszkanie, które miało być na czwartym piętrze, jest na drugim? No to ci już mówiłem, że nasze osiedle jest położone na terenach zielonych, konkretnie bagiennych. No i blok osiada. Co ty? Tak. A ty na którym mieszkasz? Jezu. Ale tłumaczy tak codziennie? Sąsiad, to ci później powiem coś, no ale dobra. No, panie. No, ty na którym mieszkasz? Sąsiad, ja? No? Na pierwszym. No a teraz po obniżce? Na minus pierwszym. I co, nie brakuje ci światła? Dobra, sąsiad, powiem ci szczerze, jak jest. Bez światła można wytrzymać, ale najgorzej, że okna nie można otworzyć. Ziemia ci się wsypuje. Nie, krety włażą. A bezczelne to jest niesamowicie, sąsiad. W zeszłą środę mi wlazł taki jeden, od razu do lodówki, wyjął sobie piwo, rozwalił się na kanapie, włączył sobie Ligę Mistrzów, ja nagle patrzę, a ten mi się skubany do żony zaczyna dobierać. No ja zdziwiony, ale sobie później przypomniałem, że on jest niewidomy i to dlatego. No, się wkopał.